się Dariusz Skurczewski i zapraszam Państwa dziś na kolejny wykład z cyklu postkolonialnych odczytań literatury. Wcześniejsze wykłady były poświęcone dziełom polskiej literatury. Dzisiejszy dotyczy innego tekstu, tekstu, którego dołączenie do polskiej literatury byłoby nadużyciem. Niemniej jednak zasługuje on na naszą uwagę, gdyż jest to opowiadanie pisarza brytyjskiego, polskiego pochodzenia, Josepha Conrada, Polaka piszącego w języku Szekspira. Opowiadanie Amy Foster będzie przedmiotem mojej uwagi, a wykład nosi tytuł Amy Foster Josepha Conrada, czyli kłopotliwa obecność środkowoeuropejskiego innego. Opowiadanie Josepha Conrada Amy Foster zostało wydane w roku 1901, a więc w pierwszym roku 20. stulecia. W ten sposób symbolicznie zwiastując, o czym oczywiście jego autor nie mógł wiedzieć, jeden z centralnych problemów dwudziestowiecznej humanistyki, czyli zagadnienie tożsamości. Conrad jest już wtedy po napisaniu Jądra ciemności, klasycznego dzieła europejskiego modernizmu, a także emblematycznego dla problematyki studiów postkolonialnych. Chodzi oczywiście o dominację białego człowieka jako temat i problem w literaturze. Krytycy postkolonialni, na czele z nigeryjskim pisarzem Chinua Achebe, zarzucali Conradowi, że stworzył w Jądrze ciemności taki obraz mieszkańców Afryki, który trwale ich odczłowieczył. Conrad w ich interpretacji, nawet krytykując europejski imperializm, miał to robić reprezentując charakterystyczne dla tej formacji wartości i postawy, czyli de facto utrwalając kolonialny porządek świata. Interpretacja taka moim zdaniem jest nadużyciem. A jednym z dowodów tego, jak krytyczny był Conrad wobec świata, do którego sam należał, jest właśnie to niewielkie opowiadanie, w którym motyw marynistyczny, inaczej niż w wielu innych dziełach tego pisarza, pojawia się na marginesie. Amy Foster. Choć niewielkich rozmiarów tekst, podatny jest na rozmaite odczytania. Można to opowiadanie interpretować co najmniej na 10 sposobów. Jako opowieść o migracji ekonomicznej mieszkańców środkowo-wschodniej Europy, jako opowieść o traumie bycia innym, o różnicy kulturowej, alienacji, piętnie społecznym innego, jako opowieść o tragicznych skutkach ksenofobii graniczącej z histerią, jako opowieść o niemożności porozumienia z innym i o przerażeniu innością, które zrywa wszelką możliwość porozumienia, jako opowieść o znaczeniu języka dla bliskości i zrozumienia drugiego człowieka, jako opowieść o słabości związków małżeńskich opartych na powierzchownej fascynacji, jako opowieść o społecznym determinizmie i jego czynnikach, jako opowieść o degradacji sformalizowanego chrześcijaństwa, jako opowieść o nienawiści na tle rasowym i wyznaniowym, czy wreszcie jako opowieść o ograniczeniach męskiej narracji, niezdolnej do oddania kobiecej inności. W tym ostatnim odczytaniu męski narrator opowiadania, dr Kennedy, byłby narratorem nieneutralnym, ograniczonym, takim, któremu nie można zaufać i który sam wymaga interpretacji. A prawdziwym innym w tej opowieści byłby nie Janko, lecz Amy, milcząca, obca dla narratora, traktowana przez niego z niechęcią jako tępa z urodzenia i gorsza. Tak naprawdę nie znamy historii Amy. Nie docieramy do jej punktu widzenia.
to kreacja dość zagadkowa. Ale pozostawmy na boku możliwości feministycznego odczytania tekstu Konradowskiego i skupmy się na tych sensach, które odsłaniają się przed nami z perspektywy postkolonialnej. Fabuła Amy Foster rozgrywa się w świecie, w którym panuje określony porządek społeczny. Wszystko toczy się w nim utrwalonym trybem. Żyją tam mężczyźni i kobiety. Pracuje się tam, bawi i chodzi do kościoła. I do tego świata należy też wewnętrzny narrator, dr Kennedy, lekarz, który z pewnym dystansem oraz poznawczą ciekawością, a także empatią, relacjonuje przebieg zdarzeń. To z jego perspektywy poznajemy postaci opowiadania i to właśnie on dostrzega ambiwalencję, jakąś zasadniczą dwuznaczność czy pęknięcie tytułowej postaci. Bo z jednej strony Amy Foster stale jest opisywana jako kobieta brzydka oraz tępa, o bezmyślnym wyrazie twarzy, bardzo bierna i o prymitywnej postawie. Ale z drugiej strony ta sama Amy to osoba o złotym sercu, która kiedy już darzy miłością, to robi to całą sobą. I właśnie ta tępa, prosta Amy pewnego dnia się zakochuje. Zakochuje się do tego stopnia, że zupełnie się zatraca. W tym uczuciu jest jakaś pierwotność. To instynkt w postaci zagęszczonej i czystej, którym Amy nie potrafi się oprzeć. Jednak kluczowe z punktu widzenia fabuły jest to, w kim się Amy zakochuje. Otóż nie bardzo ona wie, kim jest jej wybranek. Poznała go, gdy morze wyrzuciło go na brzeg jako jedynego uratowanego z tonącego statku i zaopiekowała się nim. Historię tę, dość niesamowitą i o jeszcze bardziej niesamowitym zakończeniu, poznajemy z ust doktora Kennedy'ego, który zna ją z pierwszej ręki, jako ten, który leczył m.in. Amy i jej rodzinę. Z punktu widzenia fabuły, przebieg zdarzeń przedstawia się następująco. Polski góral o imieniu Janko, pochodzący z jakiejś przeludnionej galicyjskiej wsi, za uciłane przez rodzinę pieniądze mustruje się na okręt hercogin Sophie Dorothea, by dotrzeć z Hamburga do swojej ziemi obiecanej, czyli Ameryki, aby zarobionymi tam ciężką pracą dolarami pomóc swojej biednej rodzinie. Historia opowiedziana przez Konrada to typowa historia tysięcy, dziesiątek tysięcy środkowo-wschodnioeuropejczyków z przełomu wieków. Tyle, że ta nie kończy się typowo. Okręt, którym Janko wypływa z Hamburga, nie dociera do Ellis Island, lecz rozbija się gdzieś u wybrzeży Anglii. I Janko, który nie rozumie ani słowa po angielsku, ląduje na obcej sobie ziemi, gdzie traktowany jest nie jak człowiek, lecz dziki zwierz. Konrad dopuścił się tu ciekawego zabiegu odwrócenia klasycznego motywu narracji kolonialnej. Brytyjczycy w tym opowiadaniu stykają się z egzotyką nie w odległych terytoriach, lecz na własnej ziemi. Egzotyka w postaci wschodnioeuropejskiego innego dociera do nich. A oni okazują się do tego spotkania na swoim terytorium zupełnie nieprzygotowani. Albo raczej należałoby powiedzieć, reagują na nie dokładnie tak, jak zaprogramowała to kultura imperialna, w jakiej zostali wychowani, czyli wstrętem, odrzuceniem i wykluczeniem. Wszyscy z wyjątkiem jednego, a właściwie jednej, Amy Foster, która jedyna dostrzega w Janku kogoś potrzebującego pomocy. Jej zachowanie wobec niego nie ma racjonalnego oparcia,
Widzimy w niej raczej osobę, która kieruje się emocjonalnymi impulsami. Narrator opowiada nam, jak oczy Amy napełniły się łzami litości na widok biednej myszy schwytanej w pułapkę. A raz kilku chłopców widziało dziewczynę, jak klęczała w mokrej trawie, opiekując się ropuchą w opałach. Czy Janko nie jest dla niej taką właśnie ropuchą w opałach, potrzebującą pomocy? Natomiast dla pozostałej części angielskiej społeczności Janko bezdyskusyjnie jest pod każdym względem obcy. Mieszkańcy wioski opisują go, odwołując się oczywiście nieświadomie, do trzech rodzajów kodów charakterystycznych dla narracji kolonialnych, konfrontujących podmiot poznający z innym. Animalizmu, szaleństwa i egzotyczności. I tak Janko porównywany jest do zwierząt. Mówi się o nim, że to dzika bestia, włochaty cygan, czy leśny stwór, który siedzi ze skrzyżowanymi nogami wśród rozrzuconej słomy, kiwając się jak niedźwiedź w klatce. Wygląda jak jedna masa błota i brudu. Jeśli jednak wydaje nam się, że trudno o bardziej nieludzki wygląd człowieka, to w sukurs przychodzi drugi styl reprezentacji, odwołujący się do kategorii choroby psychicznej, a więc odczłowieczający w innym wymiarze. Za pomocą kodu szaleństwa Janko opisywany jest jako groźny i nieobliczalny, niekulturalny i nieokrzesany, niebezpieczny maniak, podnietliwy diabeł, zbiegły wariat, na którego widok ludzie reagują przerażeniem i ucieczką. Słowem, na tle normalnych angielskich wieśniaków Polak Janko to postać aberracyjna, którą zgodnie z Foucaultowskim opisem radzenia sobie społeczeństwa z szaleńcami należy odsuwać od gromady i piętnować, by chronić pozostałe zdrowe jednostki. I wreszcie trzeci kod. Kod egzotyczności, zgodnie z którym Janko ukazany zostaje jako obcy, nieokiełznany dzikus. Coś w rodzaju hindusa, dziwny okaz, czyli umieszczony zostaje w polu znaczeń zdefiniowanych przez dyskurs orientalizujący. Ten styl przedstawiania postaci staje się oczywiście czytelny i nabiera znaczenia na tle kanonicznej reprezentacji dzikusa, na przykład takiej jak przedstawiona przez Szekspira w Burzy. U Konrada mamy dokładne powtórzenie szekspirowskiego schematu, gdzie egzotyczny obcy, Kaliban, jest naturalny i zostaje ucywilizowany, wykształcony w kulturze hegemona. Janko, oczywiście w oczach angielskiej społeczności, jest nosicielem tych samych cech, które reprezentował Kaliban, nazwany u Szekspira przez cywilizowanych podłym niewolnikiem i bydlęciem. W ten sposób ów wschodnioeuropejski inny, obcy, przybysz, zostaje wykluczony nie tylko z lokalnej społeczności, lecz także ze społeczności ludzi w ogóle. Nawet ciężka praca nie zjednuje mu sympatii. Dopiero uratowanie życia wnuczkowi dziedzica stanowi na krótko moment uznania jego człowieczeństwa, pasowania na bardziej swojego. Wydaje się, że Janko wreszcie zostaje zaakceptowany przez lokalną społeczność. Zmienia się jego status. Odtąd jada przy stole, dostaje pensję, upodabnia się nawet do członków lokalnej społeczności, obcina sobie włosy, zaczyna wyglądać tak jak inni, przestaje być obiektem wyłącznie drwin i ataków. Gdy jednak wykonuje krok dalej i oświadcza się Amy, wywołuje to gniew społeczności. Następuje potężny nawrót lokalnej ksenofobii. Nienawiść do niego potwornieje i akumuluje się w sposób, który
może zdumiewać, gdy wziąć pod uwagę, że mówimy o cywilizowanym społeczeństwie zachodnioeuropejskim pierwszego roku XX wieku. Janko, ten egzotyczny wschodnioeuropejski inny, aspirując do ręki kobiety spoza swojego kręgu, przekracza granice tego, co akceptowalne. Bez względu na swoje zasługi, wciąż okazuje się radykalnie obcym. Swoim naprawdę nie zostanie nigdy i do samego końca będzie przybłędą, intruzem. Konradowski narrator mówi o tym w sposób nie pozostawiający złudzeń. W końcu ludzie oswoili się z jego widokiem, z nim jednak nie oswoili się nigdy. To znamienne, że w całym opowiadaniu Konrad do opisu Janka używa metafor sieci, klatki, sideł, wskazując w ten sposób z jednej strony na jego uwięzienie w brytyjskiej przestrzeni kulturowej, a z drugiej na próby okiełznania obcości, którą w oczach mieszkańców Anglii reprezentuje. Ale na tym historia Janka się nie kończy. Właściwie należałoby powiedzieć Janka i Amy, bo Amy Foster, która na początku się w Janku zakochuje i w zgodzie ze swoim znaczącym nazwiskiem podejmuje nad nim opiekę, po różnych perypetiach zostaje w końcu jego żoną, a także matką ich dziecka. Lecz i na tym nie koniec. Pewnego dnia Janko zapada na chorobę. Gdy w malignie błaga Amy w swoim ojczystym języku o wodę, ta, przerażona, ucieka, wydając go w ten sposób na śmierć. Opowiada o tym potem doktorowi Kennedy'emu. Nie mogę, nie mogę. On ciągle coś mówi, a ja nie wiem co. W Amy górę bierze strach przed innością męża, ucieleśnioną w jego języku. I ten nieprzezwyciężony strach ostatecznie powoduje, że zamiast udzielić mu pomocy, zostawia go na łasce losu. Czytamy u Konrada. Przewracał się na posłaniu, jęczał i od czasu do czasu mruczał jakieś skargi. A ona siedziała, oddzielona stołem od łóżka, śledząc każdy jego ruch i każde słowo. Zaczynało ją ogarniać przerażenie, bezsensowne przerażenie przed tym człowiekiem, którego nie mogła zrozumieć. Przerażenie przed człowiekiem, którego się nie rozumie. Te słowa stanowią klucz do zrozumienia tego opowiadania i ogniskują w sobie sedno problemu postawionego przez Konrada. Krytycy podkreślali paralele pomiędzy Jankiem a samym Konradem. Podobieństwo losów ich obu w poczuciu obcości, wyglądzie, ciemniejsza karnacja skóry, którą obaj posiadali. Wreszcie osobistej historii, kiedy Konrad ciężko chorował w obcym sobie otoczeniu, w delirium mówił po polsku, tak jak Janko przy Amy. Ale opowiadanie Konrada wykracza swoim znaczeniem daleko poza wątki osobiste, autobiograficzne. Przedstawiona w nim historia ma wymiar uniwersalny, zrozumiały także poza kontekstem biografii pisarza. Tragiczna historia Amy Foster i Janka Górala to historia społecznych i etycznych konsekwencji postrzegania ludzi i ich świata w kategoriach różnicy. Zauważmy, że w historii tej tkwi potencjał innego jej zakończenia. Przecież Amy, która nie znała niczego poza swoją rodzinną wsią, okazała się zdolną do obdarzenia miłością kogoś, kto był absolutnie i fundamentalnie inny od jej macierzystego kontekstu kulturowego. A jednak górę ostatecznie wzięła perspektywa różnicująca i ufundowany na niej strach. Strach przed cudzą innością właśnie.
Czyżby inność była zatem nieuchronnie silniejsza od tego, co wspólne, co łączy? Czyżby ludzkość była skazana na postrzeganie siebie przez pryzmat nie dających się pogodzić różnic? Opowiadanie Konrada skłania do tego rodzaju pytań natury epistemologicznej i moralnej, ale także do pytań o relacje pomiędzy naszą peryferyjną i wówczas i obecnie częścią świata, a tym obszarem, który postrzegany jest jako jego centrum i któremu przypisuje się prawo do definiowania tego, co słuszne, dobre i pożądane, oraz do formułowania autorytatywnych sądów na ten temat. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo ciekawy aspekt tego opowiadania. Konrad w figurze Janka dokonał kapitalnego odwrócenia klasycznego modelu narracji kolonialnej. W modelu tym zachodni Europejczyk jest podmiotem poznającym odległe, egzotyczne lądy ich mieszkańców. Tymczasem w Amy Foster wektor zostaje odwrócony. To Anglia podlega egzotycznemu oglądowi z perspektywy wschodniego Europejczyka. Dr. Kennedy opisuje przybysza tak. Był to rozbitek, biedny emigrant ze środkowej Europy, jadący do Ameryki i wyrzucony przez morze na brzeg podczas burzy. Dla niego, który nic o świecie nie wiedział, Anglia była jak kraj jeszcze nieodkryty. Dopiero po pewnym czasie nauczył się jego nazwy, a jak mi się zdaje, mógł się spodziewać, że znajdzie tu dzikie bestie lub dzikich ludzi. W Amy Foster zatem inicjatywa poznawcza leży po stronie Europy Wschodniej. To ona w osobie Janka, a w istocie samego Josepha Konrada, jest podmiotem, już nie obiektem obserwacji, wyprawiającym się za morze do Anglii, by ją na własnych prawach i ze swojego punktu widzenia opisać. W opisie tym, jak widzimy, Anglia, ta metonimia Zachodu, wypada raczej nędznie, jako obszar pozornie tylko ucywilizowany, a w istocie dziki i nieludzki. Bezprecedensowy w ogóle jest sam pomysł Konrada, by Zachód uczynić przedmiotem opisu prowadzonego z punktu widzenia Wschodu. Dokonując tej wolty, Konrad okazał się pisarzem prawdziwie postkolonialnym, pisarzem rzucającym wyzwanie imperium w języku tegoż imperium i naruszającym w ten sposób sam jego fundament, a przy tym demaskującym wewnętrzny mechanizm tego, co krytycy postkolonialni nazwali białym kolonializmem. Dyskursywnej pogardy, a w konsekwencji i przemocy opartej na skonstruowanej w języku różnicy, przemocy jednych przedstawicieli białej rasy wobec innych. Opowiadanie to, czytane dziś przez pryzmat współczesnych opowieści o losach polskich migrantów poakcesyjnych na Wyspach Brytyjskich, uświadamia nam, że problem podjęty przez Konrada przeszło 100 lat temu, problem deprecjacji wschodnich peryferii Europy przez zachodnioeuropejską metropolię, nie utracił swojej aktualności. Dziękuję.